Cześć, witajcie na kanale Kolba TV. Jestem Morden i dzisiaj pokażę Wam, jak wymienić brzeszczot w pile silki. Jak wiecie, piła silki to jeden z najlepszych wyborów do lasu piły kieszonkowej, plecakowej. Kręciliśmy już film o tym, jak nie połamać piły, jak jej nie uszkodzić, jaką piłę wybrać. Oczywiście podlinkujemy Wam ten film. Ale okazuje się, że uczestnicy z lotu poza szlakiem, którzy brali udział w konkurencji cięcia piłą na czas, najwidoczniej tego filmu nie widzieli. Dwa, jeden, start! Pokażę Wam, jak wymienić brzeszczot. Nie potrzeba do tego żadnych narzędzi, jest to banalnie proste. Mamy tu nowy brzeszczot zakupiony w naszym sklepie. Za pomocą samego brzeszczotu możemy sobie go odkręcić tutaj. Ważne, żeby nie zgubić tej podkładki. Wyciągamy brzeszczot tutaj, z tej strony, gdzie mamy kropkowane, używamy tej, a tej z podkładką mamy tutaj po prostu taki frez. Zakładamy brzeszczot. Podkładka. I starego brzeszczotu możemy użyć do dokręcenia naszej piły. I gotowe. Jak widzicie, wymiana takiego brzeszczotu jest banalnie prosta. Oczywiście życzę Wam, żeby Wasze piły się nigdy nie połamały. To wszystko na dziś. Dzięki za uwagę. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie nasz kanał. Pamiętajcie, jesteśmy na Instagramie, Facebooku i TikToku. A już kończę na dziś. Dzięki za uwagę. Cześć.